dzisiaj jesteśmy w Warszawie przed naszym ukochanym kinem, czyli Atlantic. Jestem w kapturze, bo mega wieje, jest zimno, jak to w Warszawie, ale u nas tak samo. Wszystko latało wczoraj, trampoliny, no ale mniejsza. Dzisiaj idziemy na przedpremierę bajki Potworna Rodzinka 2 i idziemy właśnie obejrzeć, ale zostańcie do końca, ponieważ to nie tylko, ogólnie pokażemy wam bloga z Warszawy i bardzo fajną miejscówkę. Tak, jesteś też na Potwornej Rodzinki i mama też jest jesteśmy. Na Potwornej Rodzinki. Just wanna let you know, ready to spend some time. I wanna spend some time, needed some time to grow. Just wanna let you know. Kochani, my jesteśmy już na ściance i jest z nami właśnie pan, który może coś, jakąś sztuczkę nam pokaże. No pewnie. Macie jakąś? Dobra. Nikola, wystaw tak obie dłonie przed siebie. Dobra. I teraz spójrz. Mamy dwie piłeczki. Aha. Jedną piłeczkę chowam do swojej dłoni. Drugą chcę, żebyś tak mocno ścisnęła i wystawiła rękę przed siebie. Okay, dobra. Zaciśnij z całej siły, wystaw rękę w ten sposób i patrz, jak piłka z mojej dłoni znika, a pojawia się w twojej dłoni. Magia. Magic. Jak to się stało? Ej! Jak? Ale super, dobre, mega. Ale ja nawet nie zauważyłam kiedy. Ja też nie. Na tym polega właśnie magia. Super, ale mega, dzięki wielkie. Magic. Z każdego przedmiotu. Kaja, wiesz to? No pewnie. W takim razie powiedz mi, jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny. Weźmiemy zatem kolor czarny i... Biały. Ja mam ten kolor biały. Biały. Kaja, jaki jest twój drugi ulubiony kolor? Biały. Biały. Kaja, masz trzeci ulubiony kolor? Fioletowy. Kaja, nie współpracujesz. Magic. Więc kochani, my jesteśmy po fajnej bardzo bajce. Ogólnie podobała mi się, polecam. Myślałam, że to będzie bardziej taka dla dzieci, ale i była fajna, miała jakąś fabułę i bardzo fajnie też mi się skojarzyła z jedynką, bo to była Potworna Rodzinka 2. Jedynka mi się w pewnym momencie właśnie skojarzyła, ale też nie do końca pamiętam. Ja w ogóle więc nie kojarzę. Nawet jeśli nie oglądasz się jedynki, to polecam obejrzeć dwójkę i jest z nami pan Wojtek. Co to wyczarowałeś z upiecki? Podajcie do pana Wojtka, oczywiście na TikToka. Wszyscy zapraszamy. A tak, w ogóle tą bajkę możecie obejrzeć od 25 właśnie lutego, chociaż już w niektórych kinach może być dostępna. No ale tak, ogólnie teraz jest 15. Wnęcia, żeby trzymała cały sens. Tak, tak, ale końcówka już śpi. Proszę nagrać, co nie? Jest 14:30 i idziemy teraz do restauracji, co nie? Tak. I zobaczyć jakąś fajną restaurację, bo wuja nam polecił, no i idziemy zobaczyć. Jesteśmy na małej przerwie w Starbucku. Zawsze jak jesteśmy w Warszawie, to wchodzę, bo my w Kaliszu niestety tego nie mamy. Ani w sumie obok też gdzieś blisko, więc zawsze tutaj wchodzimy. Akurat mam herbatkę zieloną, cytrusową, coś takiego. Ja się za bardzo nie znam, jakie tutaj są dobre, więc jeśli wy mieszkacie, często chodzicie do Starbucka i macie jakąś swoją ulubioną, to mi koniecznie napiszcie w komentarzach na Insta, jaka jest wasza ulubiona i jaką mi polecacie. To na pewno kolejnym razem spróbuję. I jeszcze mam croissanta. Jaki jest ładny w ogóle. Najpiękniejszy croissant, jaki widziałam. Bardzo ładny. A Nelka? Nelka, co masz? Nelce sernicze. Miam. A, Nelce mam miam. Nelka pokazała pomarańcze do soków. No, bo to przecież na pomarańcze chce. Dobra, słuchajcie, to są tylko rzeczy, które sobie wybrane. Słuchajcie, była ja ciężka decyzja. Bo jeszcze znalazłam różową kurtkę. Ale jednak różowy to nie wiem. Troszeczkę taka decyzja jest nie wiedzieliśmy. Słuchaj, a gdzie macie tą różową? Zostawiliście tam na wieszaku, nie? Nie, jest tam też na wieszaku. Aha, to idziemy pokazać jeszcze tą różową, a pokaż tą? No właśnie. To jest tutaj taka brązowa. Bluza, a tamta jest kurtka, wiecie o co chodzi, a tamta o 80 zł więcej. A pokażę wam tą różową jeszcze za chwilę. Naprawdę urzekła. Tak się podoba? Tak. Dajcie znać w komentarzu. Nikola wybrała, a nie powiem wam, którą wybrała. No dobra, powiemy, tamtą wybrała. Tamtą. Dajcie znać, która lepsza. Ja nie wiem. I brązowe spodnie. I torebka. Fajna jest ta różowa. Jest mega fajna. No ja nie wiem teraz. Ale ciężko ci będzie do czegoś pasowała. Do wszystkiego, do spodni wszystkiego. Dzień dobry. Idziemy. Wiesz? No misia, idziemy. No tak, to jest za droga. Nie chodzi czy za droga czy nie, ale może wiesz, żebyś w tym chodziła, no bo cenę swoją ma no 200 zł.
Także, ale to już by była taka na wiosnę. To już musi być decyzja taka w 100%. Jeśli chodzi o kurtkę, to... No. Jeśli chodzi to się decydujcie. No. A później wam powiem, którą wybrałam. No to nic nie bierzemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz w restauracji Lalka. Mieliśmy iść do Mr. Pancake'a, ale było... Wkleję wam, jakie było tam, ile było ludzi, nie chciałem się czekać. Mamy burgery jakieś, tam wiesz, karmelę na przykład. A co chciałem powiedzieć, jest mega podobna do Mr. Pancake'a, bo to są pancake'i, są na liście. Właśnie, ja wziąłam takiego klasycznego z syropem, ale jest jeszcze Oreo. Ale na Oreo... Chyba zapoznawcie, pokażę poznawcie, widzę. Tak, przykleiłam sobie w wodzie. No, i się skleiła, i sobie się skleiła nawet przez chwilę. Wszystko skleiłam, bo ja wstawiam. Tamelka obuzuje. Bardzo fajnie jest, no. No, fajnie. Ładnie. Restauracja się nazywa. Słuchajcie, znaczy byliście w tej restauracji. A nie chodziliśmy, bo tam nie poszliśmy, bo była taka kolejka. No. Tam było... Pokażę zdjęcie, wkleję. I pan chyba powiedział godzinę czekania, więc godzina, tutaj no. Bardzo fajnie. Następny raz dowodny sterpa kolejka. Ale tu miałem nadzieję, że też będzie smaczne. Pokażemy wam później, jak już przyniosą porcję. Dużo osób też jest, więc... Też dużo osób. Może jest okej, no. Badajcie na mojego Insta. Fajne zdjęcia w tej bluzie. Zrobię mam unboxing jeszcze. Okej, dobra. Co kupiłaś? A już wiedzą, że wybrałaś tą bluzę. Mam owoce jeszcze. Ja mam burgę na znaleźni. Burgę na liśniku, jak się nazywa, aż tak zbiórka. Mama ma? Ja mam kurczak ze szpinakiem z sosem pieczarkowym, ale... Nikola ma pancake i syrop. I jeszcze makaron przyjdzie z Danelli. Jeszcze makaron tak, ale... Ale ty no, ale no, ja chcę to zjeść. Ja, i co to jest tam sobie z tego, oni mają? Kurde. A Nikola, co robisz? Próbuję metkę ściągnąć. Kupiłam nową torebkę po kilku latach. No. I zobaczcie, czy wszystko zmieści tym razem. Słuchajcie, my już jesteśmy po... Ale się nie świeci, Lalka, o. Nie wiem co, a Marszałkowska, koło Marszałkowskiej jesteśmy, słuchajcie. Polecam serdecznie, chodźcie tutaj, nie tam, gdzie kolejka się czeka. Nie no, tam wiesz, no nie mówimy tam Mr. Punk, też fajnie, nie, ale... Ale tu ale... jest super, ale się nie dostaliśmy, bo było za dużo kolejki. I cena też bardzo fajna. Cena naprawdę też spoko, no. Ale fajne, pa. Ja tutaj o 10 o tym mniej. Tak jest. A my idziemy właśnie tam. Nie, że wtedy tam nie idziemy, nie wiem co to jest. Idziemy Mr. Pancake'a. Też szkoda, że nie ma tej restauracji u nas. Chodziłabym często. I Starbucka. Też dobra, imam. Idziemy po prostu na dół. Mamy poddaszek lelci. No, a my czekamy jeszcze za tramwajem. Ciepło, nie? To jest ciepło, no. Tylko że wieje trochę, może przestawiać. No. Więc kochani, witam was już w aucie. Jest już późno, w sensie ciemno. A jest co, dopiero 19. No tak, ale już jest ogólnie ciemno. Na dworze jedziemy do domku. Będziemy w sumie za około 3 godzinki, bo jednak daleko mamy do Warszawy. No i tak, jeszcze chcę wam pokazać, co kupiłam ogólnie, bo ja bardzo lubię nagrać takie rzeczy. Szczególnie, że do Warszawy przyjeżdżamy dość też nieczęsto, bo ogólnie nie mamy Beczki, Zary. I właśnie zrobiłam zakupy w tych sklepach i teraz wam na szybko pokażę. To jest ogólnie ta bejsbolówka. Chyba to jest bejsbolówka, się tak mówi, którą mam na sobie. Ciężko się nagrywa jedną ręką, ale tak ona wygląda mniej więcej. Ciężka bardzo, kamera. Bardzo mi się podoba. Właśnie taka na już ten, na wiosnę, o, trochę. Mamy dalej w Zarze. Kupiłam tylko taką zwykły top, taki czarny, bo w sumie tam są bardziej takie eleganckie rzeczy, jak jakieś marynarki, które poza tym kosztowały swoją drogą 200 zł. Więc tak po prostu za 17 zł. Więc myślę, że okej, cenka. Dalej mamy takie spodnie, które kupiłam w Wyberszce. Oła, muszę zmienić rękę, widzowie. O, lepiej. To są brązowe. Taki kolor mają, brązowe, rozszerzane spodnie z wysokim stanem oczywiście. Przydadzą mi się i do tego pasują też kolorystycznie chciałam. I myślę, że do tego jakiś biały top w sumie, albo ten czarny też, więc mam cały outfit wybrany. Jak stoję na pasach, to czy mogę ponagrywać? Dobrze, bo ostatnia rzecz. To jest torebka. O, to tak się trzyma. To jest taki oddolny łańcuszek i o, taka czarna z bardzo fajnego materiału. Nie wiem jak to nazwać, ale jest bardzo mięciutka. No to jest... Skóra podobna jakieś. O, skóra coś takiego, o, nie? Podobne. I tutaj też jest napis Berszka, taki mały. No.
Więc bardzo się cieszę, bo miałam starą torebkę, która mi się non stop rozwalała. Oddaję ci, bo muszę przeprowadzić niestety. Dobrze, a my się w sumie też się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Warszawy na obejrzenie. I zapraszamy do kina. Fajna bajka, sam oglądałem dzisiaj. Tak, Potworna rodzinka. Tak, więc serdecznie zapraszamy do kin. Ja serdecznie też polecam. No z i widzimy się dzisiaj już. Będzie chyba nawet. Chyba tak, ale ogólnie będzie od tej daty, bo ja nie pamiętam. No, mówiliśmy. I widzimy się w domu, pa pa!